Starożytne cywilizacje rozwinęły się również dalej na wschód. W Azji Środkowej najstarsze wysoko rozwinięte kultury powstały w dolinie rzeki Indus, na terenie dzisiejszych Indii i Pakistanu w trzecim tysiącleciu przed naszą erą. Warunki, jakie tu występowały, były niezwykle podobne do tych, jakie były w dolinach Nilu, Eufratu i Tygrysu. Regularne wylewy oraz rozbudowana sieć nawadniająca gwarantowały wysokie zbiory. Cywilizacja Indusu miała charakter miejski, co oznacza, że większość jej populacji zamieszkiwała w miastach. Budynki w nich wznoszono z wypalanej cegły, wodę dostarczały wodociągi, a nieczystości poza miasto odprowadzała kanalizacja. Na wysokim poziomie stało rzemiosło, znano również pismo, którego jednak do dzisiaj nie udało się odczytać. Około 1500 roku przed naszą erą tereny Doliny Indusu podbił koczowniczy lud Aryów. Wprowadzili oni na opanowanych terenach system kastowy, czyli podzielili społeczeństwo na zamknięte grupy. Członkowie danej kasty mieli wspólne obyczaje, wykonywali ten sam zawód i zamieszkiwali wspólne terytorium. Jedne kasty uznawano za lepsze, inne za gorsze. Zakazane były właściwie wszelkie kontakty pomiędzy członkami poszczególnych kast. Z czasem w państwie Aryów powstało 3000 kast. System ten do dziś istnieje w Indiach, choć uległ on pewnym przekształceniom. Aryowie po podboju Indii przyjęli wiarę podporządkowanych ludów i połączyli ją ze swoimi wierzeniami. Powstał w ten sposób politeistyczny system, który znany jest jako hinduizm. Najważniejszymi jego bóstwami były Brahma, stwórca świata, Vishnu, Bóg utrzymujący świat przy życiu, i Shiva, Bóg śmierci i zagłady. Największym dokonaniem cywilizacji indyjskiej było wprowadzenie systemu dziesiętnego, powszechnie dziś używanego. Obliczenia matematyczne wykorzystywali m.in. do obliczeń astronomicznych. Na Dalekim Wschodzie, w dolinach rzeki Huanghe i Yangtze, powstała cywilizacja chińska. Jej początki sięgają trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Warunki naturalne były nad nimi bardzo podobne do tych, jakie występowały w innych cywilizacjach starożytnych, co gwarantowało dynamiczny rozwój rolnictwa, zanim nastąpił proces powstawania dużych ośrodków miejskich. Przez stulecia Chiny były podzielone na walczące z sobą królestwa. Zjednoczenie dokonało się w III wieku przed naszą erą. Na czele państwa stanął cesarz. Ta forma sprawowania władzy w tym państwie przetrwała do początków XX wieku. Bogactwo Chin połączone z rozległym terytorium powodowało, że były one łakomym i dość łatwym kąskiem dla sąsiadujących z nimi ludów koczowniczych. Dlatego już pierwszy cesarz wydał rozkaz budowy wzdłuż północnej granicy Chin rozległych fortyfikacji, mających chronić je przed najazdami sąsiadów. W ten sposób powstał Wielki Mur Chiński. Prace nad nim trwały do XVIII wieku, a jego ostateczna długość osiągnęła ponad 2400 km. W cywilizacji chińskiej dokonano wielu odkryć, które wpłynęły na losy świata. Wynaleziono papier, proch strzelniczy, porcelanę, jedwab czy igłę magnetyczną. W wielu dziedzinach technologicznie Chińczycy wyprzedzali Europejczyków. Między innymi jako pierwsi, 400 lat przed Europejczykami, wynaleźli druk z wykorzystaniem ruchomej czcionki. Na wysokim poziomie stała oparta na zielarstwie medycyna, której doświadczenia są stosowane współcześnie. Chińczycy wysoko rozwinęli sztukę budowlaną. Miasta wznoszono na planie prostokąta i były otoczone murami obronnymi. W nich znajdowały się pałace, ogrody oraz świątynie zwane pagodami. Przez stulecia chińskie towary sprowadzano do Europy i pokonywały one liczącą 10 tysięcy kilometrów trasę, którą nazywamy dziś jedwabnym szlakiem. Do czasu odkrycia połączeń morskich był to jedyny sposób, by handlować z Chinami.